Punkty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 5 latach wraca do Świdnika. O tym, że otrzymał pełne połączenie z systemem informatycznym instytucji, poinformował podczas dzisiejszej konferencji Piotr Waszak, dyrektor oddziału ZUS w Lublinie. Otwarty na początku lipca, natomiast od kilku dni ma połączenie z kompleksowym systemem informatycznym ZUS-u, co pozwala być punktem w pełnym tego słowa znaczeniu, nie tylko biurem podawczym, gdzie można było zostawiać dokumenty bądź zasięgać informacji. Natomiast od tych kilku dni jest punktem, gdzie można pełen zakres usług realizować tutaj na miejscu w Świdniku. Jak tłumaczył włodarze miasta, punkt powstał w odpowiedzi na prośby mieszkańców. Punkt został stworzony dla bardzo ważnej grupy społecznej i wiekowej naszego miasta, dla seniorów. I powstanie tego punktu jest przejawem takiego poglądu władz miasta, że wszystkie grupy społeczne, wiekowe są dla wspólnoty samorządowej ważne. A tutaj mówimy o seniorach, czyli o tych, którzy rozpoczynali budowę naszego miasta. Z punktu informacyjnego mieszczącego się przy ulicy Niepodległości 19 będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy regionu. Świdnik jest nie tylko sam w sobie sporym miastem, pomimo że położony tak blisko Lublina, ale to też jest przede wszystkim stolicą powiatu, jest miejscem, do którego mieszkańcy okolicznych gmin przyjeżdżają załatwiać różnego rodzaju sprawy, różnego rodzaju usługi, robią tutaj zakupy, ale też korzystają z tych dobrodziejstw, jakie daje bliskość administracji rządowej, no w tym przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla nas ZUS w końcu się ugiął i tutaj znaleźliśmy lokalizację, tą lokalizację za własne pieniądze, za pieniądze budżetu miasta zagospodarowaliśmy. No i ZUS się wprowadził i tutaj się wprowadził, myślę, już tak na serio, bo widać, że jest taka potrzeba, coraz więcej osób korzysta. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15.